W najbliższy weekend kolejne targi organizowane przez Urząd Miasta Gorzowa. Tym razem będzie ekologicznie. Magistrat zaprasza przedsiębiorców do udziału w pierwszych gorzowskich targach ekologicznych, jakie odbędą się na hali przy ulicy Przemysłowej. Będzie wiele atrakcji, w tym jeden konkurs, który organizuje miasto we współpracy z Zakładem Utylizacji Odpadów, firmą Veolia oraz Nadleśnictwem Kłodawa. Konkurs pod nazwą Drzewko za odpady, czyli wszyscy ci, którzy przyniosą odpady typu zużyte baterie, szkło, makulaturę, dostaną certyfikat, który będzie uprawniał do odbioru na jesień drzewka. Dlaczego tak? Ponieważ specjaliści mówią, że to nie pora na sadzenie drzewek i nie chcielibyśmy, żeby one zmarnowały się po wsadzeniu, nie przyjęły się. Dlatego będzie można odbierać te drzewka w terminie właśnie jesiennym. Pierwszych 100 osób, które przyniosą ze sobą odpady, oprócz certyfikatu otrzymają także atrakcyjne upominki. Drugi konkurs organizowany jest przez firmę EgoKoper i Nadleśnictwo Lubniewice. Będzie można zgłaszać na stoisku firmy EgoKoper informację dotyczącą elektrycznego sprzętu zużytego, tak, typu sprzęt AGD i tak dalej, po który firma EgoKoper po prostu przyjedzie w umówionym terminie i odbierze. No i też właśnie te dwie firmy ufundowały atrakcyjne nagrody, ale to właśnie zapraszam na targi, żeby się dowiedzieć, co to będą za nagrody. A ponadto organizatorzy przewidują wiele atrakcji. Na scenie między innymi zobaczyć będzie można pokazy mody, Nordic Walking czy występy dzieci. A to wszystko już 23 i 24 maja na hali targowej przy ulicy Przemysłowej. Początek o godzinie 10. Serdecznie zapraszamy.